Cześć, tu Jacek, kanał sklepzegarkami.pl. Mieliście okazję zobaczyć z bliska, z naprawdę bliska, nowy model Seiko Prospect Speed Timer 0,01 sekundy Solar Chronograph. Zapraszam na prezentację. Dzisiejszy bohater Seiko Speed Timer Prospect 0,01 sekundy Solar Chronograph, model SFJ001P1 oraz w oddali z rozszerzeniem 3P1. To są produkcje, zegarki w produkcji regularnej. Dodatkowo są jeszcze dwie wersje, one są w edycji limitowanej po 4000 egzemplarzy, ale do nich wrócę później. Teraz na szybko tylko taki rys historyczny, skąd w ogóle się wziął tak specyficzny zegarek z takimi czterema osiami. On nawiązuje do takiej serii Sportura SLQ, seria, która była produkowana w latach 90. Wówczas to był bardzo futurystyczny, mega odważny zegarek z takimi czterema przeszkleniami. Pozostała część tarczy była zakryta stalową taką kopertą w różnych kolorach, stalowe, w PVD, bo różne wersje były produkowane, ale na tamten czas to był bardzo duży zegarek i bardzo odważny, strasznie się podobał. Aktualnie można go jeszcze chyba gdzieś na aukcjach, chyba nawet kupić. Ale wracając do dzisiejszego bohatera, jest to kontynuacja linii Speed Timer, która już jest obecna w salonach, również u nas. I teraz tak, podstawowa rzecz, to jest zegarek z mechanizmem solarnym, bo ten poprzednik był z mechanizmem kinetycznym. Jest jedno duże przeszklenie, także nie ma tych takich oczek porobionych, jak były kiedyś. Teraz wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L, koperta, bransoleta dosyć masywna. Może kilka technicznych spraw, które na pewno będą bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz, szkło nierysujące, szafirowe. Koperta szczotkowana, stal nierdzewna 316L. Jest ona też w połączeniu z bransoletą, która jest trzyrzędowa, też wyszczotkowana. Bardzo fajnie się to komponuje, jakby sprzęga razem ze sobą. Sama luneta jest na wysoki poler, także dosyć fajnie i ciekawie to wygląda. Samo zapięcie jeszcze jest też taki motylek z mikroregulacją. Ta mikroregulacja jest naprawdę mikro, dekiel zakręcany. Także dzięki temu gwarantuje to, między innymi dzięki temu gwarantuje to 100 metrów klasy wodoszczelności, także można się w nim kąpać. Dobra, najważniejsza rzecz tego zegarka, czyli stoper. On bardzo ciekawie jest rozwiązany i przede wszystkim też bardzo czytelny. Uwaga, tu jest przycisk mode. Nim wchodzimy w tryb stopera, wskazówki wszystkie ustawiają się do zera. Startujemy i teraz ta sekunda, setna część sekundy. Jak widzicie, naprawdę imponująco odmierza ten czas. Po drugiej stronie, po lewej, jest dziesiętne części sekundy. Do góry znajdują się sekundy. W chwili zatrzymania, oczywiście wszystko się zatrzymuje, pokazuje. Teraz mamy odmierzone 20 sekund, 9 dziesiątych i tutaj będzie 7 setnych. Następnie można zrestartować, powrót do czasu aktualnego. Jest też jeden międzyczas, można z niego skorzystać, zamiast zatrzymywania tutaj po lewej stronie tym górnym przyciskiem można dokonać pomiaru jednego międzyczasu, możemy go zatrzymać, odczyt, wszystko działa precyzyjnie. Teraz tak, kilka aspektów technicznych. Jak widać, jest to zegarek zbudowany na czterech osiach. Kaliber tego zegarka to 8A50 z racji, że zaczyna się od ósemki 8A. To są takie mechanizmy bardzo ważne dla Seiko, stanowiące pewnego rodzaju innowacje i inne rozwiązania dotychczasowych wskazań. Także no tutaj to naprawdę ciekawie wygląda, zwłaszcza w tej wersji
Panda, czyli czarne subtarcze, jasna tarcza. 100 metrów klasa wodoszczelności i no, ten mechanizm, jak już wspomniałem, 8A50, jest to mechanizm solarny. W całkowitej ciemności działa 6 miesięcy. Dosyć ciekawe jest w ogóle to, że jakby od zera do całkowitego naładowania zajmuje to w pełnym słońcu 6 minut, także dosyć fajnie to się prezentuje, ile chodzi o strony technicznej. Słowem podsumowania, Seiko Prospect Speed Timer 1/100 sekundy Solar Chronograph występuje w 4 wariantach, 2 mamy aktualnie dostępne, można je przyjść, zobaczyć, przymierzyć, zobaczyć jak to wygląda. Fajnie, żeby zapamiętać jeszcze, że są na nowym kalibrze, bardzo ważnym dla Seiko, 8A. Składa się on z 4 osi, oczywiście szkło nierysujące, 100 metrów klasa wodoszczelności, wysokiej jakości stal 316L oraz ten kształt zegarka bardzo taki charakterystyczny, futurystyczny, sportowy, zdecydowanie przyciągający wzrok, co jak na Seiko wraca trochę do korzeni, do tej sportury, do tego SQL-a. To jest naprawdę fajne, świetnie się to prezentuje i sama praca tego stopera jest naprawdę imponująca. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jak zawsze zapraszam na pozostałe nasze media społecznościowe oraz inne filmiki, które tworzymy. Czy to będą normalne takie jak ten, czy shorts, oczywiście Facebook, Instagram, TikTok. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.